jeszcze od tego to pytanie odniosę się do poprzednich kwestii. Ja tylko częściowo zgadzam się z tą tezą, że była to nieudolność. To była nieudolność pewnych osób, które były na pewnych stanowiskach. Natomiast uważam, że była za tym pewna myśl osób, które przygotowały cały ten proces, które z góry założyły, że w ten sposób zrobimy, a nie inaczej. I że to było skuteczne i celowe działanie. Dlatego, że przy tak nieudolnej, gdyby to była tylko nieudolna forma działania likwidacji tych dwóch stoczni, nie powstałoby nagle tyle nowych, olbrzymich fortun, nie zostałoby wydanych tyle olbrzymich środków z budżetu Skarbu Państwa na obsługę tego. Sprawy, kiedy są z reguły tylko i wyłącznie nieudolne, to ktoś dostaje zawsze, jak to się mówi, po plecach i z reguły jest cicho nad tą trumną. Natomiast tutaj mamy do czynienia z sytuacją z góry zaplanowaną, że wiadomo było, przynajmniej według mnie, dla tych niektórych osób, że będą miały pełną ochronę. Cokolwiek nie zrobią, ta ochrona będzie do samego końca. I ta ochrona tutaj jest widoczna. Gdyby taka sytuacja miała miejsce za czasów Prawa i Sprawiedliwości, to podejrzewam, że dla wszystkich tych osób byłyby przez liberalne media żądania co najmniej dożywocia, jak nie kary śmierci za zdradę, stan nie wiadomo za co jeszcze. I ten temat by nie schodził z czołówek przez kilka miesięcy. Natomiast to był proces, kiedy już teraz nawiązując do tego, co pani pyta, kiedy nikt nie wie, z kim właściwie ci nasi przedstawiciele, nasi ministrowie, wiceministrowie, szefowie agencji jednej, drugiej, trzeciej rozmawiają. Nikt tego nie sprawdził. Na początku wymyślono, że jest jakiś katarski inwestor. Ja zadałem pytanie ministrowi Gradowi na Komisji Skarbu, oczywiście mam tutaj system odpowiedzi, na jakiej podstawie ktokolwiek publicznie mógł powiedzieć, że rozmawiał z Katarczykami, że te rozmowy dotyczyły jakichkolwiek rozmów z firmą katarską. Bo firma katarska pojawiła się dopiero wtedy, kiedy ten dziwny fundusz z Antylii Holenderskiej nie wpłacił banku. Wtedy dopiero rzeczywiście odbyły się rozmowy i to też bardzo dziwne w świecie dyplomacji, w prywatnym domu we Francji, gdzie pojechał minister Grab, premier Tusk, spotkał się z przedstawicielami władz katarskich. Nie w Katarze, nie w Polsce, we Francji, w prywatnym domu. Doszło do pierwszego spotkania. I wtedy rzeczywiście od tego momentu można mówić o tym, że zostały nawiązane relacje polsko-katarskie na jakimś tam poziomie. Prywatnym, nie prywatnym. Natomiast do tego czasu nie było żadnego Katarczyka. Żaden Katarczyk, żadna firma zarejestrowana w Katarze ani nie przyjechała do ministerstwa, ani nie zaprosiła nikogo do siebie. Zawsze pojawia się pan, który handluje bronią, jego świta, ale oni z Katarem nie mają nic wspólnego. I teraz mamy do czynienia z sytuacją taką, że te rozmowy, takie dziwne rozmowy trwają od grudnia właściwie do maja, do czerwca, jeszcze na początku lipca. Nie wiadomo, kto to jest, nikt nie sprawdza. Na Antylach Holenderskich nie została zarejestrowana żadna spółka prawa handlowego, która byłaby partnerem dla kogokolwiek. To coś, ten podmiot, Dreamrise, to jest taka struktura, która działa tylko i wyłącznie w tamtejszym prawie, że jak na przykład w Gdyni mamy izbę handlową, jakąś tam morską czy jakąkolwiek inną, i ona sobie może zrobić, tam taka sama izba handlowa robi rejestr tych, którzy się zgłaszają, którzy chcą przeprowadzić jakiś biznes. I to jest zarejestrowane w rejestrze handlowym, ale to nie jest spółka. W dokumentach, które docierały do nas, czasami się pojawiała nazwa przez V, czasami przez inną literę, czasami z określeniem, że jest to fundacja, czasami, że nie jest to fundacja. Do końca nie było wiadomo, co to jest za podmiot.
Jeszcze owszem, jeszcze jestem w stanie zrozumieć, że w tym czasie, kiedy mają jakieś niejasne rozmowy, no bardzo często się ktoś przychodzi do biura poselskiego, opowiada, że jest tam nie wiadomo kim, no to ja go nie sprawdzam, nie będę żądał takiego dowodu, czy on się rzeczywiście nazywa Kowalski, czy nie nazywa się Kowalski. Jeżeli on chce tylko sobie pogadać, nie chce przeprowadzać żadnych interesów, to tak jest, że do biura poselskiego przychodzą ludzie, którzy chcą sobie pogadać. I to jest naturalne. Być może minister też miał taką, czy jego ludzie też mieli taką ochotę, żeby sobie z kimś pogadać. Ale w momencie, kiedy ten ktoś już mówi, że on jest zainteresowany zakupem polskich stoczni, no to już wtedy ma całą możliwość zbadania tej firmy przez swoje służby, przez ABW, jako najbardziej do tego przystosowane, przez inne jakieś komórki. Ale oni tego nie zrobili. To jest to, co pani mówiła. Oni nie wiedzą nawet, gdzie tego szukać. Żeby było też, żeby to nie uleciało z uwagi, ta rozmowa odbyła się już po tym, jak Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji wydało zgodę na przeprowadzenie tej transakcji. Czyli komu to ministerstwo wydało zgodę? Na jakiej podstawie? Na podstawie niewiadomych rzeczy. Notabene, dopiero później, przez kilka godzin po tej słynnej wpadce konferencji Agencji Rozwoju Przemysłu, przez kilka godzin na stronach Agencji Rozwoju Przemysłu pojawiło się kilka dokumentów. Te dokumenty po chyba 24 godzinach, albo nie 24 godzinach zostały skasowane, ale i ja, i dziennikarze zrobiliśmy sobie wydruki. Okazało się, że wariu, które zostało wpłacone za Stocznię Gdyńską i za Stocznię Szczecińską, nawet nie zostało zapłacone przez ten podmiot. Greenlight nie zapłaciło tego wariu. W jednym przypadku zapłacił to sam ten znany handlarz, który zapłacił z własnego konta, notabene konta zlokalizowanego Fortis Banku w Krakowie, to sprawdziliśmy, i napisał, że robi to w imieniu właśnie tej firmy Greenlight. Pytanie, czy zgodnie z prawem można tak robić, czy nie można? Czy jeżeli przystąpiliby państwo do zakupu lokalu od spółdzielni i czy jakiegokolwiek innego podmiotu i wariant by wpłacił nie pan Kowalski, tylko pan Lewandowski, spółdzielnia czy każdy inny podmiot natychmiast by to odrzucił, bo nie jest to spełnienie warunków formalnych. Natomiast w drugim przypadku, w przypadku Stoczni Szczecińskiej, został dokonany przelew na wariant przez zupełnie nieznaną firmę Oriental coś tam i nawet nie było w dokumencie przelewu napisane, za co to jest, w imieniu kogo. Na jakiej podstawie urzędnicy Agencji Rozwoju Przemysłu, zarządca kompensacyjny, domyślili się, że legalnie zarejestrowana w innych krajach podatkowych firma Orient coś tam płaca właśnie wariant w imieniu tej firmy, no to jest pytanie, przed którym wszyscy uciekają. I co? I Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która potrafi niesamowite rzeczy robić, podsłuchiwać dziennikarzy, zrobić różnego rodzaju tajne operacje, nie potrafiła zestawić sobie tych kilku faktów? Więc dlatego no nie może to być tak, że to było tylko i wyłącznie nieprzygotowanie, niezdolność pewnych osób. Ja myślę, że wykorzystano właśnie pewne osoby. Bo jeżeli w Agencji Rozwoju Przemysłu na czele stoi ktoś, nie mówił, lekarz, weterynarz, czy ktoś w tym stylu. I ja nie mówię, że to on by nie mógł być, tylko niechby on przynajmniej miał swoje zaplecze, które się na tym zna, albo sam się dokształcał. Sam mówiąc te słowa, też nigdy stocznią się nie zajmował, a nagle do stoczni trafił, ale pokazał, że można tą stocznię uratować, bo chciał to zrobić, potrafił to zrobić. I na tym polega właśnie problem, że była część osób nieudolna, nieprzygotowana, ale według mnie cała góra i tych, którzy organizowali całą tą sprawę, którzy wymyślili w grudniu 2007 tak, roku ustawę, 8 roku tą specustawę stoczniową, wiedzieli od samego początku, że robią to po coś, a jednym z elementów tego będzie likwidacja tych dwóch firm i zwolnienie tych pracowników.